Okręg lotnisko. Startuje pan tutaj z komitetu jako jedynka. Będzie pan tym motorem całej kampanii w tym okręgu. Co będzie takim priorytetem dla tej części miasta? Na pewno kontakt z mieszkańcami. Nie wiem, czy wiadomo, ale lotnisko jest jednym z większych osiedli w Grudziądzu. Jest ładnie położone, bardzo ładnie położone. Nie mówię tutaj o urokliwości tego miejsca, ale przede wszystkim o szacunku do tego, co się znajduje wokoło tego osiedla. I należałoby się wsłuchać w głosy mieszkańców, w ich potrzeby i reprezentować ich godnie. Co Państwa program przewiduje dla tej części miasta? Jakieś pomysły, takie może własne, jakieś takie ambicje, które jako radny chciałby Pan realizować w tym obszarze? Domyślam się, że gdzieś Pan tam też niedaleko mieszka. To znaczy program, mieszkam na osiedlu lotnisku, stąd siłą rzeczy jestem wytypowany jako jedynka z tego osiedla, ale co bym chciał nadmienić, że program jest generalnie do całego Grudziądza, nie tylko dla osiedla. Co bym chciał zmienić na osiedlu, to pokaże czas i głosy mieszkańców. To mieszkańcy decydują, co należałoby zmienić, ja tylko ich reprezentuję. A co w takim razie dla całego miasta? To ogólnie będzie zawierał program, który jest od dzisiaj wyemitowany na naszych stronach internetowych, także będzie wszystko wiadomo. Może jeszcze nadmienię, co Pana skłodziło, żeby kandydować? Co było tym takim motorem? Wiadomo, nie wszystkim w obecnych czasach, że tak powiem, chce się w tą politykę angażować. Przede wszystkim to, że tak jak Pan zauważył, ta bezpartyjność. Całe życie byłem bezpartyjnym, jestem bezpartyjnym i pozostanę bezpartyjnym. Staram się raczej być społecznikiem i stąd za namową po prostu, nie ukrywam, paru osób postanowiłem skorzystać z takiej okazji.